Dobry Państwu, mówi Gabriel Maciejewski z Polski, z Podgrodziska Mazowieckiego. Mieliśmy trochę przerwy w naszych spotkaniach, ale mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i będę częstszym gościem i będę częściej przekazywać Państwu wiadomości z Polski i je komentować. Tak się składa, że mamy listopad, mamy początek listopada, czyli jesteśmy po bardzo ważnym święcie, po zaduszkach, a przed świętem równie ważnym, czyli przed 11 listopada. Natomiast tak się złożyło, że między tymi dwoma świątecznymi dniami zdarzyła się rzecz z wielu punktów widzenia, jeżeli się na nią patrzy, z wielu punktów widzenia bardzo dziwne. Mianowicie zwolniono z pracy dziennikarza Rzeczpospolitej Cezarego Gmyza. W mojej ocenie zwolniono go za napisanie artykułu o tym, że na wraku prezydenckiego samolotu w Smoleńsku znaleziono ślady trotylu. Ja nie będę celowo tutaj poruszał jakby szczegółów dotyczących publikacji, śledztwa, tych wszystkich kwestii, o które wiele osób kruszy kopie i pisze polemiki, wielu publicystów zmaga się między sobą, proponując różne rozwiązania i różne wyjścia z tej pułapki, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy po 10 kwietnia. Chodzi mi o to, że w mojej ocenie co innego jest ważne, mianowicie to, że dziennikarstwo w Polsce od dłuższego już czasu jest koncesjonowane, natomiast to dziennikarstwo, które jest niekoncesjonowane bądź rzekomo niekoncesjonowane, firmowane jest i przez jedno lub kilka nazwisk. Jednym z tych nazwisk był dziennikarstwa niezależnego i wolnego, był właśnie Cezary Gmyz. Ja nie znam osobiście i nie znam pana Cezarego, natomiast słyszałem bardzo wiele dobrego. I to, że on został zwolniony z pracy, jest po prostu skandaliczne. Wszyscy to powtarzają, natomiast kontekst tych wypowiedzi krytykujących tę decyzję właścicieli spółki Respublika, która doprowadziła do zwolnienia pana Gmyza z pracy, jest dziwny, bo pojawiają się głosy, że to jest ostrzeżenie dla innych dziennikarzy. Bo ja nie bardzo widzę tych innych dziennikarzy po prostu, bo według mnie Gmyz był ostatni. Był to ostatni dziennikarz śledczy, na którym można było polegać i którym można było ufać. Ja myślę, że on był, robił takie wrażenie, do pewnego stopnia fanatykiem swojego zawodu, to znaczy wielu ludzi w Polsce już dawno zwątpiło w misję dziennikarzy, na przykład ja. Nikt mnie nie przekona, że dziennikarze traktują serio swoją pracę. Natomiast obserwując publikacje i samego Cezarego Gmyza, a miałem kilka okazji widzieć go z pewnej odległości, bo tak jak powiedziałem, nie znamy się osobiście, miałem wrażenie, że on traktuje ten swój fach bardzo serio. To znaczy, że on dalej w to wierzy. No i ta dzisiejsza decyzja zarządu spółki wydającej Rzeczpospolitą i tygodnik uważam, że chyba te moje przypuszczenia potwierdziła, bo gdyby on nie traktował tego wszystkiego naprawdę, gdyby nie traktował tego wszystkiego poważnie, no to by został po prostu dalej w redakcji, natomiast nie został wyrzucony. Sprawy ułożyły się jednak inaczej. Jakie będą dalsze losy pana Cezarego Gmyza, tego nie wiemy, ale prawdopodobnie, bo najwięcej dobrych i ciepłych słów pod jego adresem słyszymy z gazety Tomasza Sakiewicza, z Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie oraz Portalu Niezależna, więc no, prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem będzie tak, że Cezary Gmyz będzie kontynuował swoją karierę dziennikarską tam właśnie. Ale co z resztą? Ponieważ ta architektura rynku mediów w Polsce zaczyna
zaczyna wyglądać następująco. Mamy to, co Grzegorz Braun nazywa gwiazdą śmierci, czyli spółkę Agora i towarzyszące jej media, do których my się w żaden sposób nie odnosimy, choćby przez to, że przez długi czas byliśmy może nie fanami, ale czytelnikami, ponieważ traktowaliśmy duży ogólnopolski dziennik jako ludzie bardzo młodzi. Traktowaliśmy tę gazetę serio i czytaliśmy ją bez jakiegoś skrzywienia. I też bezkrytycznie. Potem, kiedy zaczęliśmy dorastać, ja mówię w tej chwili o sobie i o wielu swoich znajomych. Także o wielu ludziach, którzy są codziennie na blogu i wpisują rozmaite komentarze. Potem przyszło to rozczarowanie. No więc to jest jakby Gazeta Wyborcza i towarzyszące media, to jest jeden potężny obszar tej architektury medialnej w Polsce. Mamy te tak zwane media niezależne, czyli Rzeczpospolitą i uważam, że gdzie znajdują się wybitne nazwiska, które wszyscy myślą ciepło i spoglądają w stronę noszących te nazwiska osób z nadzieją. Mamy tam Rafała Ziemkiewicza, mamy tam Waldemara Łysiaka, mamy tam innych, mamy tam Roberta Mazurka. No i to jest drugi obszar, natomiast trzeci to jest Gazeta Polska, czyli Tomasz Sakiewicz i osoby związane z jego redakcją. No i teraz wypadałoby, żeby załoga tego środkowego obszaru, czyli załoga Rzeczpospolitej i tygodnika uważam, że zabrały głos w sprawie Cezarego Gnyza, bo to no, przynajmniej wypadałoby coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że coś takiego nastąpi. Ja się nie spodziewam rewolucji, ani trzaskania drzwiami, ani opuszczania stanowiska pracy. US też się nie spodziewam pozwów, również nawet oburzenia. Ale myślę, że jakiś list powinien zostać napisany i prawdopodobnie będzie trzeba. Będzie miał jakieś konsekwencje, przypuszczam, że nie. Natomiast taki gest warto by było wykonać. Czy wyrzucenie z pracy dziennikarza, znanego, lubianego dziennikarza, którego nie tylko ja, ale wiele osób uważało za już ostatnią jakby ostoję wolności, spowoduje jakąś zmianę jakościową? Czy to, że Gnys przejdzie do Gazety Polskiej, będzie miało wpływ na media w Polsce? No negatywnie, dlatego że to będzie jeszcze kolejny powód do tego, żeby ktoś po tamtej stronie otworzył szampana i cieszył się, że udało się uciszyć jeszcze jednego, albo przesunąć go do strefy oszołomów, która ma etykietkę od dawna przyklejoną i ze strefą i zamieszkującymi osobnikami liczyć się w ogóle nie należy. Ponieważ no, media związane z Gazetą Polską, czyli Gazeta Polska codziennie i Portal Niezależna, są przez wielu Polaków tak właśnie postrzegane. No, wiąże się to oczywiście z aktywnością tych innych mediów i z ich agresją w kierunku mediów niezależnych, w kierunku mediów takich jak Gazeta Polska. Warto by się zastanowić, czy to jest przypadkowe, że Cezary Gnys odchodzi z Rzeczpospolitej, uważanej za gazetę prawicową właśnie między tymi dwoma ważnymi świętami, między 1 listopada a 11 listopada. Wydaje mi się, że nie, ponieważ ja mam bardzo krytyczny stosunek do tego, co się wokół Smoleńska dzieje i jestem absolutnie całkowicie poddany złudzeń. To znaczy uważam, że moment na zrobienie rewolucji poważnej minął, a być może w ogóle go nie było, bo on byłby, gdyby hierarchowie Kościoła opowiedzieli się wyraźnie po tej stronie, po której my tutaj się znajdujemy. Tak się nie stało,
I sprawa tragedii smoleńskiej zaczęła być rozłupywana na kawałki. Toczyło się śledztwo, oprócz tego śledztwa mieliśmy cały festiwal propagandy, cały festiwal medialnej aktywności dziennikarzy, którzy chcieli albo źle, albo dobrze, albo wydawało im się, że chcą dobrze. I którzy zapisali tony papieru po to, właśnie nie wiadomo po co. Ciężko teraz akurat właśnie między 1 a 11 listopada krytykować kogokolwiek w związku z aktywnością dotyczącą, aktywnością publicystyczną dotyczącą Smoleńska i śmierci prezydenta, no ale weźmy taki przykład, że powstała cała seria bardzo nieodpowiedzialnych, znaczy no seria, kilka, powiedzmy troszkę nieodpowiedzialnych książek dotyczących tego wydarzenia, takich prób rozwikłania tej zagadki. Więc ja jestem głęboko przeciwny czynieniu ze Smoleńska z 10 kwietnia takiego wydarzenia rodem z archiwum Mix. To znaczy wszystkie, cała nasza aktywność intelektualna, wytężanie mózgu i próby odgarnięcia, co tam się stało, są chybione. I to jest, myślę, że ci, którzy za tym wydarzeniem stoją, odnotowują to sobie po stronie zysku. Tę naszą zaciętość, próby dojścia do prawdy w momencie, kiedy nie wiemy nic, albo prawie nic. Uważam, że najważniejszym momentem, który został przegapiony i zmarnowany, były te pierwsze tygodnie po kwietniu i w maju, kiedy ludzie stali na ulicy i była taka szansa na to, że to będzie wydarzenie mocno symboliczne. Jeżeli nie religijne, to powiedzmy prawie religijne. I że ten symbol będzie bardzo trudno zepsuć. No ale wysiłki mediów, widzimy już to dzisiaj, nie poszły na marne i Smoleńsk się na naszych oczach rozmywa. Wysiłki dziennikarzy niezależnych, żeby ten proces zatrzymać, takich dziennikarzy jak Cezary Gnes, którzy próbują dojść do prawdy i próbują przekonać ludzi, że w Smoleńsku doszło do zamachu po prostu, no są niszczone w zarodku i likwidowane od razu, tak jak to miało miejsce właśnie dzisiaj, bo dzisiaj zapadła decyzja o usunięciu z pracy Cezarego Gnesa. A być może jest tak, że niektóre z tych aktywności są po prostu prowokowane, dlatego że, tak jak mówię, nie mając pełnej wiedzy, bardzo trudno jest dojść do tego, co tam się naprawdę stało. Jedyne, co można zrobić, to uczynić z tego wydarzenia symbol. I w tym kierunku powinny iść wszystkie nasze wysiłki. Mam nadzieję, że to będzie tak, jak ja sobie wyobrażam. To znaczy, że nawet jeżeli będą ponowione próby rozmydlenia tego, rozwodnienia, wyśmiania, wyszydzenia, uczynienia ze Smoleńska jakiegoś wydarzenia porównywalnego, no nie wiem, no jakiegoś wydarzenia sensacyjnego tylko i wyłącznie, spełzną na niczym i zostanie tam już tylko to, co najważniejsze, czyli ta wielka tragedia, która łączy nas wszystkich i która doprowadziła do tego, że czułem się dużo gorzej. No i jesteśmy też bardzo poważnie degradowani w oczach świata przez to, co się stało się na Śląsku 10 lat. Wracajmy jednak do mediów, do tego, co się w Polsce w mediach dzieje. Ciągle mam wrażenie, że mimo iż ten rynek mediów jest bardzo nasycony, a może nawet przesycony, ciągle
mam wrażenie, że czegoś w polskich mediach brakuje. Znaczy, to jest tak jak z polską polityką. Ja tu mieszkam od urodzenia i jestem bardzo blisko, aczkolwiek nie w środku tego świata medialnego. Zajmuję się pisaniem, publikowaniem, wydaję książki. To jest trochę tak, że w polityce są ciągle ci sami ludzie, ciągle ci sami ludzie są w mediach. To jest do zaakceptowania, natomiast trudno wierzyć, że to się tak udaje, że nie ma żadnej zmiany pokoleniowej, to znaczy ona niby jest, natomiast jak na 40-milionowy naród, to jest, idzie stanowczo za wolno i ta świeża krew, która pojawia się w publicystyce, bo właściwie cały dziennikarstwo zostało sprowadzone do publicystyki dzisiaj, za bardzo jest podobna do tych piór i do tych twarzy, które już wcześniej oglądaliśmy. Jesteśmy przed 11 listopada. Sprawa publikacji Cezary Gornuza, tego trofeju znalezionego na kadłubie Tupolewa, trochę przesłania to, o czym wszyscy myślimy od zeszłego roku, od 11 listopada roku 2011, czyli o upamiętnieniu, o zademonstrowaniu solidarności na ulicach, która po prostu o demonstracji w dzień 11 listopada, która, jak pamiętam, w zeszłym roku przebiegała w sposób bardzo dramatyczny. Ja nie byłem na tej demonstracji, natomiast mój kolega, który mieszka bardzo blisko Placu Konstytucji, opowiadał mi o straszne rzeczy, które się tam odbywały. I zastanawialiśmy się wszyscy tutaj, jak będzie w tym roku, co się będzie działo, kto pójdzie na czele tego pochodu, czy wyjdą jakieś kontrdemonstracje, bo jak pamiętam, każda demonstracja w Dzień Niepodległości spotyka się z jakąś kontrdemonstracją, bardzo agresywną, bardzo dobrze wyprofilowaną medialnie, to znaczy tam idą albo ludzie z ruchu tęczowego, albo jacyś faceci poprzebierani w pasiaki, którzy uważają członków Marszu Niepodległości za faszystów. Dokonuje się słowem bardzo brudna, bardzo, bardzo brutalna i twarda medialna prowokacja, która w zeszłym roku skończyła się pobiciem kilku osób przez policję. W zeszłym roku też jasne się stało, że wśród demonstrantów znajdują się jacyś ludzie powiązani, nie wiadomo z jakimi grupami, nie wiadomo przez kogo sterowani, którzy zajmowali się montowaniem prowokacji i rozbijaniem poszczególnych grup maszerujących ulicami Warszawy. I tak sobie myśleliśmy o tym, co to będzie w tym roku, aż tu nagle okazało się, że jest trotyl na skrzydłach na kadłubie samolotu. No i już o tym nie myślimy. I przynajmniej nie widać tego, żebyśmy się nad tym zastanawiali, więc może od jutra, kiedy, mam nadzieję, koledzy Cezarego Gmyza napiszą list w niezgodzie, albo list protestacyjny do zarządu spółki, która daje im pracę, będziemy mogli znowu myśleć o tym, jak to będzie tego 11 listopada i czy my będziemy przygotowani na to, co tam się może wydarzyć, czy nie. Bo jak pamiętamy, w zeszłym roku mieliśmy tutaj wizytę niemieckich bojówek. To było coś przedziwnego, ponieważ przyjechało jacyś ludzie z Niemiec, którzy próbowali wraz ze swoimi polskimi kolegami z takiego pisma, które się nazywa Krytyka Polityczna, które do niedawna miało siedzibę na Rogu Nowego Światu i Święta Wszystkich w samym centrum miasta, próbowali rozbić albo zakłócić przynajmniej demonstrację niepodległościową. W tym roku nie zanosi się, że coś takiego będzie. Natomiast uświadomiłem sobie w tym momencie właśnie, że
ta demonstracja zeszłoroczna i to, co się po niej stało, a właśnie ów lokal, w którym mieściła się ta lewicowa agenda silnie rozpoznanych, czyli krytyka polityczna, został zamknięty, a sama krytyka została stamtąd usunięta. I powiem Państwu, że tak jak ich obecność i aktywność spotykała się z wielką krytyką wśród publicystów internetowych i prasowych, tak po usunięciu ich stamtąd ja nie spotkałem się z ani jednym głosem, ani jeden kolek od szampana nie strzelił. A powiem Państwu, że ja sam pisałem o tym parę razy i bardzo wiele osób o tym pisało i to naprawdę wywoływało wielkie emocje, dlatego że to był poważny lokal w środku dużego miasta. Warszawa jest bardzo drogim miastem. Oni płacili za ten lokal jakieś bardzo śmieszne pieniądze. Ja nie chcę w tej chwili rzucać kwotami, bo nie jestem pewien dokładnie, ile to było, natomiast niewiele. Znacznie mniej niż płacą mi, którzy w tamtej okolicy wynajmują lokale i prowadzą działalność gospodarczą. No ale już tam nie ma krytyki politycznej i to zostało jakoś po cichutku załatwione. Ja nawet nie wiem, gdzie ta krytyka polityczna się teraz znajduje. W każdym razie odbyło się bez fiesty z naszej strony. To dziwne, bo moim zdaniem trzeba było ten sukces otrąbić. Bo to był sukces, ale on przeszedł po cichu. Być może ze względu na to, że wszyscy cały czas zajmują się Smoleńskiem, co ja mówię, że to jest źle, albo że to nie czynię z tego żadnego zarzutu. Natomiast uważam, że powinniśmy zwracać uwagę na drobiazgi, nawet takie, i czasem sobie zrobić odrobinę frajdy i pomyśleć sobie, że dobrze się stało. A może nawet zastanowić się, dlaczego tak się stało. Czekamy na 11 listopada i zobaczymy, co będzie na ulicach Warszawy, czy dojdzie do podobnych ekscesów z udziałem policji jak w zeszłym roku, czy obejdzie się bez tego. A ja mam nadzieję, że będę się z Państwem kontaktował i przygotuję następny serwis w czasie krótszym niż ostatnio. Dziękuję bardzo. Do widzenia i do zobaczenia. Mówił Gabriel Maciejewski z Polski, z Podgrodziska Mazowieckiego. Thank you.